Osadnictwo w rejonie Piławy Górnej sięga młodszej epoki kamienia zwanej neolitem. W epoce brązu, przypadającej na drugie tysiąclecie przed naszą erą, w rejonie tym odnajdujemy ślady osadnictwa kultury łużyckiej. Świadectwem bytności starożytnych plemion są naczynia gliniane oraz narzędzia ze stopu miedzi i cyny, pochodzące z wykopalisk na obszarze między Dzierżoniowem, Niemczą, a Górami Sowimi. Około VII wieku obszar Piławy Górnej przynależał do Słowian. W połowie IX stulecia tzw. geograf bawarski wzmiankuje sąsiadujący z Piławą gród w Niemczy, stanowiący jedną z głównych siedzib plemienia Ślężan. Na osadnictwo Przedgórza Sudeckiego oddziaływało utworzone na przełomie IX i X wieku państwo czeskie. Wkrótce po włączeniu Śląska do Polski, u schyłku życia Mieszka I, region sudecki wszedł w obszar wpływów dynastii Piastów. Po roku 1000, wraz z utworzeniem diecezji wrocławskiej, zaczyna się chrystianizacja ludności Śląska. Przez XI i XII stulecie nowa religia dociera do osad Przedgórza Sudeckiego. Podczas wojny polsko-niemieckiej za panowania Bolesława Chrobrego dochodzi do bohaterskiej obrony Niemczy, której podlegały osady służebne. Jedną z nich mogła być właśnie Piława. Nazwa tej miejscowości ma wczesnośredniowieczne pochodzenie. Zamieszkiwali tu pilarze pozyskujący drewno. Ich zatrudnieniem i osadzaniem na tzw. prawie niemieckim zajmowali się w imieniu księcia zasadźcy. Pierwsza akcja kolonizacyjna rozpoczęła się w okresie rozbicia dzielnicowego w XII wieku. Kolonizatorów na tereny podległe wówczas księstwu wrocławskiemu sprowadził wnuk polskiego władcy Bolesława Krzywoustego, książę Bolesław I Wysoki. Staraniem syna księcia Henryka I Brodatego, akcją kolonizacyjną objęto także obszary górskie. Z czasów tego władcy pochodzi łaciński dokument wydany w 1219 roku przez biskupa wrocławskiego Wawrzyńca, wzmiankujący Piławę jako Pilavia Superius. Korzystne położenie geograficzne ukształtowało gospodarkę tego regionu. Szczególnie istotnym czynnikiem stał się rozwój osady przy nurcie Piekielnego Potoku oraz dwóch rzek. Pierwszą z nich jest Piława, której niemiecka nazwa brzmiała Peile. Drugą rzeką jest Ślęza. Być może to od niej wzięła nazwę góra i zamieszkujące okoliczne terytoria plemię Ślęża. Teren obecnej Piławy Górnej stał się w XIII i XIV wieku pograniczem rozdrobnionych feudalnie księstw. Miejscowość była jedną z większych wsi księstwa świdnickiego. Pierwsza wzmianka o Piławie Górnej, osobnej osadzie w północnej części Piławy, pochodzi z okresu panowania księżnej Agnieszki Habsburżanki. Dokument z 1375 roku poświadcza istnienie wsi o nazwie Obern-Pejlow. Po śmierci księżnej w 1392 roku Piława Górna znalazła się pod jurysdykcją namiestników Królestwa Czech. W drugiej połowie XIV wieku dochody z tej miejscowości czerpali rycerze z rodu von Pogrel, von Cirn oraz von Peterswalde. W 1428 roku osada wraz z sąsiednimi miejscowościami Bielawą i Dzierżeniowem ucierpiała na skutek najazdu czeskich husytów na Śląsk. Połowa XV stulecia to okres polityczno-gospodarczego chaosu na skutek ataków m.in. band rycerzy rabusiów szukających schronienia w Sudetach. Ponowne ożywienie gospodarcze regionu Piławy Górnej rozpoczęło się u schyłku XV wieku za panowania czeskiego króla Władysława z rodu Jagiellonów.